Dobry. Dobry. Najdroższe placki w historii McDonalda będą. No ale sprawdzimy. Witajcie kochani w kolejnym odcinku z cyklu Testujemy jedzenie z fast foodów i nie tylko. Jest dzisiaj z nami Manekin. No i co dzisiaj Manekin nam przygotowałeś na odcinek? Dzisiaj będą wrapy. Ale jakie wrapy? Same wrapy, same naleśniki. I co widzowie będą musieli robić? Patrzcie jak myjemy te naleśniki, jak one wyglądają. Aha. A coś jeszcze masz dla widzów, czy to wszystko? No mam. A co? Takiego suchara. Tylko żeby mnie skisł. Dawaj. Dobra. Skrót od KFC. Kiedy krycha mafiata. Nie skiśnij. Spróbuję nie sfermentować. Dzień dobry. Ja bym dzisiaj chciał dwa wrapy, nie? Klasyczne? Obojętnie jakie, tylko mam małą prośbę do tego, dobra? Tak. Do tych wrapów. Żeby były bez składników. Sam placek może być, dobra? Sam placek? Tak, tak. Dwa... Tak, to wszystko. Sam placek, dwa wrapy jakieś. Mogą być losowe, nie ma znaczenia, które. Tak, to wszystko, dziękujemy. Ja już jadę płacić, okej? Okay? Manekin, sprawdź jakie ciężkie. Jaka torba ciężka! O kurde. Ty, prawie cię przeważyło. No. Jaka torba moje ciężka. Moje bliski nie wytrzymały. Tak? No. Aż musisz na kolanach oprzeć. Jo. Taki potwór. No to kochani, przechodzimy do naszego unboxingu wrapów potworów. Za te dwa wrapy zapłaciliśmy kwotę 21 zł i 20 groszy. Jeden był za 10,50, drugi za 10,70. Te warzywa, to mięso, ten bekon, ta sałata. Tak więc przechodzimy do unboxingu pierwszego z nich. Jest to wrap Bacon Deluxe z kurczakiem chrupiącym. Uwaga! Tak prezentuje się to bogactwo, ten potwór. Można tutaj wyraźnie wyczuć wiele nut. A, sam placek, ale czuć też bekon, czuć też sałatę, pomidor. Naprawdę dużo składników. Tak prezentuje się oto nasz potwór. A oto jak prezentuje się nasz wrap klasyczny. No, muszę Państwu powiedzieć, że całkiem przyzwoicie. No, troszeczkę mały jest, taki skromny, ale no bogactwo tutaj tak samo jest widoczne. Te składniki, ten ser tarty, pomidor, sałata, rukola, wszystko aż wychodzi, aż po prostu wyschnie. To przechodzimy teraz do konsumpcji i oceniamy, czy warto spróbować jakże wypchanego wrapa potwora. Uwaga, krycha testuje. Jadę do McDonalda i właśnie się przenoszę i tam jestem w McDonaldzie i nie jestem głodny, a chcę wydać pieniądze w McDonaldzie. To idę kupić taki placek. Tak się czuję właśnie. Taki... No, taki dobry. Ten sos jest bardzo dobry, nie? No. Ale ci powiem, że nawet mięsa nie poskąpili. No. No. Za dwa placki 21,20 to naprawdę dobra cena. Jak za darmo. Mam ochotę pojechać teraz do McDonalda i jeszcze jednego sobie takiego strzelić. Taki dobry. Gumowaty. No, troszkę gumowaty. Trochę bez składników. No, no szkoda, szkoda. Ale w ramach ciekawostki warto było. Tak. Warto było. My teraz z Manekinem przejdziemy do podsumowania naszego testu. No i Manekin, powiedz mi, jaką ocenę byś wystawił w skali od 1 do 10? 1 do 10, pół na pół, 5. 5. Dla mnie taka dobra szóstka z plusem. Małe ogłoszenie parafialne. Postanowiliśmy wspólnie, w związku z bardzo dużą ilością donate'ów, jakie nam wysyłacie. Donaty będą osobne. Donaty będą osobne odcinki. Odcinki będą nazywały się Roulette Donate McDonald's Challenge i będą polegały na tym, że podjedziemy sobie zagrać w klasyczną ruletkę. W McDonaldzie będą pozdrowienia dla widzów, będą fanarty od widzów,
i będą donaty od was, tak więc typowo odcinek dla nas, dla bojowników Krychy, tak więc nie martwcie się, wszystkie donaty, jakie wysłaliście czy nam wyślecie, będą na odcinku, link w przypiętym komentarzu, tak więc zapraszamy. To dzięki, Krycha, ja się najadłem, nie? Idę. Tak? Jo. To na razie. No, tak więc kochani, ja wam dziękuję, że byliście, zapraszam na grupę, zapraszam do zasubskrybowania naszego kanału, kto jeszcze tego nie robi. Zapomniałem telefon. Zapraszam również do udostępnienia znajomym, pokażcie swoim znajomym, jak wygląda zamówienie w McDonaldzie z samych placków. O, a teraz leci do was serdeczna łapa od Krychy! Dzięki kochani! Leci do was serdeczna łapa! Woo!